O tanie coinsy z wieloma metodami płatności oraz różnymi sposobami transferu monet zapraszam Was do ultimatecoinexchange.com. Przy kodzie N3J macie 5% więcej. Zapraszam! Rozpoczynamy przedostatni epizod z karierą Chelsea. Tak jest, moi drodzy. Tak jak powiedziałem na ostatnim odcinku, rozegramy sobie osobno finał z Brentford w FA Cup i osobno w ostatnim odcinku nagramy sobie finał Ligi Mistrzów z Barceloną i podsumujemy sobie ten cały pierwszy sezon kariery w Chelsea. No i zobaczymy później, co się będzie działo, i od razu mogę powiedzieć, że każda późniejsza kariera, jaka będzie rozgrywana, będzie się pojawiała na moim drugim kanale Nexium Stream, także zachęcam do subskrypcji już teraz, ponieważ wszystkie późniejsze edycje tej kariery, że tak to określę, następny sezon, to wszystko się już będzie pojawiało na tym drugim kanale. Dobra, moi drodzy, nie ma co przedłużać, tylko przesunujemy sobie do tego dnia. Trwa symulacja fantastycznie. Przejdźmy sobie do biura. Konferencja prasowa po meczu z Brentford. No to tutaj, no nie oszukujmy się, ten mecz to powinna być dla nas formalność. Pochwalimy sobie naszą drużynę, bo ostatnio się prezentuje naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ja naprawdę jestem częścią tego klubu, czego, jak myślę, dowiodę, podpisując nowy kontrakt, który mi zaproponował. O, super! Czyli Cahill jednak się zmienił zdanie i jednak podpisuje z nami kontrakt. Fantastycznie, bardzo się z tego powodu, Gary, cieszę. W takim razie przejdźmy sobie do SO. Gdzie jest SO? Terry przyjął ofertę. A gdzie jest Gary Cahill? Oferta też przyjęta. Niespełnione żądania finansowe. Nie mogę. Też nie mogę. O wy łotry. Nie chcecie ze mną negocjować? Tutaj nie spełniliśmy ich żądań finansowych. Zobaczmy sobie, komu się kończy kontakt. Swift, Musonda, Kivomia i Aina. Póki co to się zastanawię, czy z niej będę przedłużał ten kontrakt, ale na pewno z Terim i z Iwanowiciem. Dobra, to w takim razie nie ma co przedłużać, tylko sobie przejdziemy dalej, bo do tego spotkania, pomijam fakt, że naprawdę sporo się nam wykruszyło tego składu, mam nadzieję, że będą mieli czas na regenerację, ale naprawdę bardzo, bardzo mi jest szkoda Fabregasa, który przez cały okres tego sezonu kreował tak na dobrą sprawę naszą drużynę, wszystkie akcje ofensywne w naszej drużynie. No, a na ten finał niestety taki brutalny knockout dostał, naprawdę, bo ta kontuzja w takim jeszcze meczu, który był czystą formalnością, naprawdę szkoda mi tego zawodnika i to szkoda mi jest jego bardzo. Zamienimy sobie pozycjami Ramiresa i Maticia i Fabregas niestety musi się udać na rezerwę. Naprawdę wielka, wielka szkoda, iż ten zawodnik nie będzie miał szansy zagrać w tych jakże ważnych spotkaniach. Dobra, bo to jest skład podstawowy, to w takim razie w składzie podstawowym nie będę nic zmieniał, wyjdziemy sobie podstawową, najmocniejszą jedenastką. Tylko Kennedy'ego zamienię sobie z Traore na ławce rezerwowych. Ale wiecie co, mógłbym zrobić, że chciałbym bardzo, żeby to właśnie John Terry wzniósł puchar, który mam nadzieję, że wygramy. Dlatego rolę i oczywiście dajemy opaskę kapitańską na prawowite miejsce Johna Terry'ego. Tak, zapisujemy zmiany, reszta jest wszystko w porządku. Więc, moi drodzy, no cóż, w takim razie czas przejść do spotkania z Brentford. Wydaje mi się, że cała jedenastka jest w porządku. Nie ma co tutaj zmieniać, najwyżej po prostu później wprowadzimy jakieś zmiany. No i będzie w porządku. Więc rozpoczynamy, tak jest, moi drodzy, finał The Emirates FA Cup na Wembley. Wembley. Bardzo poważnie podchodzą do tych rozgrywek i przykładają do nich dużą wagę. Witają Państwa, Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną mecz komentować będzie Jacek Laskowski. Puchar Anglii ma długą historię i w przeszłości zachwycał nas wspaniałymi finałami. Oby dziś było podobnie. Dziś Brentford gra przeciwko Chelsea. Spójrzmy, jak zdeterminowani są zawodnicy. Sądzę, że kibice nie będą się dzisiaj... Co tu robi Wibę? ...w swoim ostatnim występie dwukrotnie umieszczali piłkę w bramce przeciwnika. To porównali Wibę z Robertem Lewandowskim. No okej, okay, ja nie polemizuję, nie komentuję. Spoczyj. Tak bywa. Przyjrzyjmy się ustawieniu drużyny... Tarkowski? Ej, Jaś Tarkowski, to był ktoś taki, Tarkowski? Ej, czy czasem Jaś Tarkowski to nie był ten w pustyni w puszczy Henryka Sienkiewicza? Tak mi się coś kojarzy, że tam był Tarkowski.
Ale pięknie ten puchar wygląda, Boże, ja się już nie mogę doczekać, aż wzniesiemy go. Zdecydowanie. No i skład Chelsea, moi drodzy, przynieśmy sobie tą jedenastkę. Courtois na lewej stronie, Baba, później Terry, Zuma, Azpilicueta, przejdźmy do pomocy tutaj. Nemanja, Matic i Ramirez, który zastępuje kontuzjowanego Cesca Fabregasa, później na SPO. James Rodriguez na lewej stronie, oczywiście Marco Reus na ataku, nasz snajper, czyli Robert Lewandowski, król strzelców Barclays Premier League i na prawej stronie świetny transfer i stosunkowo tani z Bayernu, Monachium, czyli Dago. Las Costa. Przed meczem muszę, no nic, no szkoda. Moi drodzy, czyżbyśmy pressingiem zmusili Vibę do wywalenia piłki na rzut rożny? Tak jest, moi drodzy. Więc mamy szansę na jakieś ciekawsze rozegranie tejże akcji. Dośrodkuje sobie tutaj jest Robert Lewandowski i możemy spróbować Robertem Lewandowskim wejść w pole karne. Tak jest, Robert! Uderzenie, moi drodzy, w 7 minucie. Petarda Roberta Lewandowskiego. Fantastyczna bramka. No lepszego początku tego spotkania nie mogliśmy sobie wyobrazić, wymarzyć. No i szykuje się moim skromnym zdaniem naprawdę finał okraszony sporą ilością bramek. Robert Lewandowski, 7 minuta, 1-0. Fantastycznie. Pierwszy gol w 8 minucie spotkania. Oni faulowali bardzo, bardzo dużo i sędzia też taki trochę niemrawy był, ale oj, niebezpiecznie teraz! Thibaut Courtois! Co ty zrobiłeś? Azpilicueta, co ty żeś chłopie odwalił? Rudy się cieszy, strzelił z... Nie, naprawdę, to trochę bez komentarza pozostawię. Prezent dla rywali. To nie Azpilicueta, to Terry! Boże! Terry, co ty zrobiłeś? Masakra! Masakra! No dobra, pierwsza połowa, moi drodzy, taka niemrawa, nie oszukujmy się. Owszem, padły dwie bramki strzelone przez naszą drużynę, tylko jedna, nie do tej bramki, co trzeba. Ale była ta pierwsza połowa po prostu, no, niemrawa. Zresztą sami popatrzcie, statystyki naprawdę... Naprawdę lipne. James. Teraz dole i niebezpiecznie, ale Thibaut Courtois nas ratuje w tej sytuacji. Z lewego skrzydła zejdzie Royce, tam pójdzie Hulk. Hulk, czy ty możesz grać na lewym skrzydle? No tak średnio. Costa może za to grać na lewym skrzydle. To zamienimy w ten sposób. Zamiast Jamesa Rodriguez'a za to pojawi się Oscar. No i dobra, miejmy nadzieję, że to wprowadzi jakieś znaczne zmiany w naszej drużynie, bo póki co, no naprawdę jest średnio ciekawy ten mecz. Dobra, Cesar Azpilicueta. Oddajmy teraz do Roberta i Robert, to jest ta szansa na dwa. To jest to, Robert Lewandowski i nie ma dwa, ale jest za to rzut karny, ponieważ Robert Lewandowski pociągany za koszulkę i ostatecznie wywrócony w 11 i 80 minuta i to jest ten moment, kiedy strzelamy decydującego, mam nadzieję, karnego. I moi drodzy, nie wiem, czy może będę żałował tej decyzji, ale chcę zrobić to w ten sposób. Jest, moi drodzy, udało się idealnie. Kapitan Chelsea, John Terry, odkupił się po samobuju i w 80 minucie idealnie wykończył pod poprzeczkę. No to był strzał nie do obrony, to się odbiło od poprzeczki praktycznie. Idealnie, po prostu idealnie, fantastycznie wykonana jedenastka. No i w 81 minucie prowadzimy. Super, bardzo się cieszę. I podaje głową do kolegi z drużyny. I uderzenie z dystansu! I ja byłem pewien, że to było w bramce. Boże! Ładny strzał, ładny, ładny strzał. I teraz nie dać strzelić bramki. Wybić ją jak najdalej. I moi drodzy, mamy to. Mamy to trofeum. Tak jest, wygrywamy finał FA Cup. Trybuny wybuchły, John Terry zarówno strzelił bramkę dla Chelsea, jak i niestety dla Brentford. Nieco felerny ten finał, ale ostatecznie liczy się zwycięstwo 2-1 po bramkach Roberta Lewandowskiego i Johna Terry'ego z rzutu karnego. I mamy to, pierwsze trofeum, znaczy nie pierwsze, ale końcowo trofeum mamy to, FA Cup. Czas wygrać Ligę Mistrzów. Aż to ja obejrzę, aż sobie obejrzę, jak się cieszymy. Fantastycznie. Radość zwycięzców to naprawdę był wspaniały mecz, wygrana w rewelacyjnym stylu. Tak, to był fantastyczny pojedynek. Czasami człowiek ma ten niedosyt, że zwycięzca nie dał z siebie wszystkiego i wygrana była trochę przypadkowa, ale nie tym razem. Nie tym razem, dokładnie. Tu żadnego przypadku nie było. I teraz, moi drodzy, czekajmy na ten moment, jak John Terry podniesie ten puchar. Fantastycznie, fantastycznie. Bardzo się cieszę.
Yes! Tak jest! Super! No i cóż, moi drodzy. Czas na celebrację. Wygraliśmy FA Cup. No i... co za tym idzie? Jest trofeum! Jest kolejne trofeum w naszej gablocie. I czas teraz na pojedynek. Bardzo trudny pojedynek, trzeba przyznać. Z Barceloną w finale. Finale Ligi Mistrzów. Po statystykach zdecydowanie widać, że to my byliśmy lepszą drużyną i to my powinniśmy wygrać to spotkanie. I wygraliśmy, więc jestem jak najbardziej zadowolony, moi drodzy, z tego rezultatu. A w sumie, na dzisiaj, to jest chyba tyle. Tak jak zapowiedziałem, jeden odcinek to będzie finał FA Cup, drugi odcinek to będzie finał Ligi Mistrzów i podsumowanie całego sezonu. Pytanie, czy zarząd, pomimo zajęcia drugiego miejsca, będzie chciał zatrzymać nas w klubie. Szczerze powiem, że ja sam z siebie może i bym coś zmienił. Z przyjemnością bym oczywiście rozegrał drugi sezon w karierze Chelsea, jak najbardziej. Oczywiście na drugim kanale Nexium Stream, więc zapraszam do subskrybowania tego kanału. No, ale... sami wiecie, o co chodzi. Chciałbym coś zmienić, chciałbym zmienić środowisko, odkryć jakieś nowe możliwości i zobaczyć, jak to wszystko się będzie rozwijać dalej. A póki co, to jest tyle, jeżeli chodzi o karierę. Jeszcze zobaczmy sobie budżet zasilony i to niemałymi funduszami, więc jak najbardziej się z tego powodu cieszę. No i to jest tyle.